poprawną polszczyzną, polszczyzną taką kwiecistą. W momencie, kiedy mówi ja, to to jest my, post. Brawo! Pani Sabat i tam jest jeszcze jedna osoba. Tam widzę też jeszcze jedna osoba, to zaraz damy w tej chwili, w tej ludzi damy tej części sali, a potem wrócimy do tej swojej części, dobrze? Jolanta Sabat, względnie Sabatówna. Chciałam powiedzieć na temat komisji rewizyjnej, że nikt nie lubi, jak jest sprawdzany przez ludzi. To nie jest przyjemne. Ja też raz byłam w komisji rewizyjnej wiele, wiele lat temu. I komisja rewizyjna nie jest szczególnie od finansów. Komisja rewizyjna jest od sprawdzania celowości działań. Komisja rewizyjna jest od sprawdzania sposobu zarządzania, po angielsku governance. I komisja rewizyjna ma prawo wyrazić swoją opinię na temat tego, co się działo. Rada ma prawo wyrazić swoją opinię na temat tego, co się działo. No niestety, czasami prezes, nie mówię tutaj o Polsku szczególnie, ale prezes organizacji czasami ma swoje pomysły. Ale rada jest od tego, żeby mu doradzić w przypadku, kiedy nam się wydaje, i to większość się wydawało, że wiele z tych pomysłów nie były trafione. I to tylko chciałam tyle powiedzieć, że Komisja Rewizyjna i Rada mają prawo wyrazić swoje zdanie co do celowości działań zarządu dyrektorów. Dziękuję pięknie. Tam jest dalej pani Sylwata, tak? I tam była jeszcze jedna pani, tak widziałem, więc proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Frascati. Proszę Państwa, 12 lat temu użerałam się na Radzie Posłów o Frascati. Dlaczego? Wtedy również zmagałam... Przepraszam, nazwisko, tutaj była Pani. Jolanta Pieniążek. Wtedy miałam doświadczenie, bo niejako równolegle miałam problemy ze swoją własnością i odzyskaniem jej w Polsce. Poznałam zasady prawne, zresztą miałam podstawy do zrozumienia prawa polskiego, które jest diametralnie różne od angielskiego, ale zasady są te same. Pan Stachura wziął 40%, powinien był wziąć 10 do 15%, bo taka jest zasada. 10 do 15% wartości własności. Dobrze. Teraz Frascati, chwileczkę. To jest prime location, to jest koło Belwederu. Dobrze, jak ktoś nie zna Warszawy, to niech pójdzie w stronę Belwederu i zobaczy, gdzie to jest. Teraz chwileczkę, jeszcze muszę to dokończyć, bo tu chodzi o jasność. Pan Stachura został polecony przez żonę wicekonsula, wtedy wicekonsula. Więc ważne jest to, żeby mieć jasność, jak się wybiera prawnika, kim jest ten prawnik, a zwłaszcza w Warszawie. Ja mam wątpliwości do tej całej sprawy, bo proszę Państwa, tam mieszkanie na Wiejskiej, mojego profesora mieszkanie, pięciopokojowe, było wycenione na 1,5 miliona. Dobrze, dziękuję bardzo za ten głos. Tutaj widziałem, tutaj była Pani...